Moim gościem jest pani Teresa Sosińska z ulicy Polnej w Margolinie, tak? Tak. Proszę mi powiedzieć, w którym roku się pani urodziła i od jak dawna pani mieszka tutaj właśnie w Margolinie? W Margolinie mieszkam od samego początku. Aha, mieszkali czyli... ojciec mój, brat jego, to byli powstańcy wielkopolscy. A. Obydwaj spalili most na Białośliwiu, o, żeby Hitler, Niemcy spiły, nie mogli się tutaj przedostać. Ja to wszystko udostępniłam temu Waldkowi Janiszewskiemu. Tak. Aha. Tak, wszystkie takie dokumenty, co miałam po ojcu jeszcze, no ojciec mój, mieszkaliśmy na rynku, mama prowadziła sklep, a ojciec przed samą wojną do 1939 roku pracował w banku, który był tutaj przy gospodzie, gdzie Wiśniewski mieszka. Gdzie daleko Wrzosu. Nie, po drugiej stronie. Taki tam był ten bank? Dom, tam był bank przed wojną. To tak. Nie wiedziałem. A Szudrowicz miał wtedy restaurację, aha, nie? Aha. Tam, tu na rogu, trochę dalej, to Szalińscy tacy, takie też piekarz, nie? Także, a skąd na przykład to pamiętam, bo był taki zwyczaj, że mama na przykład o 5 godzinie mówiła, idziesz dzisiaj do Wegenów po funt na kroju, tak, czyli? Trochę z niemieckiego, po funt jakiś wędlin, do Wegenów, to oni tam przy gazowni mieszkają, ci tam była masarnia. Aha. Potem druga była tutaj naprzeciwko banku, Kado miał to właśnie masarnia. Z tej rodziny, co teraz pochodzą ci rewolińscy, nie? Aha. A jeszcze masarnię miał chyba pan Leon Radzimski też. Radzimski miał, tak, tam gdzie Radzimski teraz mieszka, ta młoda, nie? Tylko już ona została, to tam to było właściwie przed wojną Leona Neumana. Mama będzie jeszcze pamiętać Neumana. On pierwszy zaczął wyrabiać wędliny w puszkach, szynkę w puszkach, tam jeszcze jakąś kiełbaskę, to właśnie Leon Neumann. Potem to Radzimscy kupili, no i jeszcze była tu u Fredrychów, no to u Wojciechowskich, przy tym teraz co ma ten Piotrowski, ten spożywczy, kwiaty, gdzie są, to należało do Wojciechowskich i oni też mieli sklep. I jeszcze jeden był, to tego domu już nie ma, tu na rogu, gdzie jest kwiaciarnia, co Kozłowska ma, to potem mieszkał Fest, taki Niemiec się nazywał, tego starego domu już nie ma. Jest tam ten kawałek takiego płotu, niezabudowany jeszcze, to tam obok, gdzie ta piekarnia jest teraz taka, to Rekoscy mieszkali, nie? A niech mi pani jeszcze powie, w którym roku się pani urodziła? 29. 1929. No tak. To jeszcze pani pamięta Margolin sprzed wojny. Sprzed wojny. No mówię, jak nas wysiedlali, to ja miałam 9 lat. Aha. A ojciec, my uciekaliśmy przed Niemcami. A dlaczego uciekaliśmy? Na przykład jechaliśmy z urzędem gminy, który był wtedy w Margońskiej wsi w szkole, bo brat mój, starszy ode mnie o 8 lat, pracował w tej gminie jako roznosiciel wezwania do wojska. Aha, on I z tymi aktami musieliśmy uciekać i uciekaliśmy, ale ojciec już do Margonina nie wrócił, został w Gnieźnie i w Poznaniu miał, w Gnieźnie i w Poznaniu miał brata i tam się ukrywał, nie? Nie mógł przyjechać, bo jakiś czas tam był wiceburmistrzem. I miał na rynku, stał kościół, pamiętacie tak, jeszcze? Tak, tak, ze zdjęcia oczywiście. Tak, tylko. Tak. Stał kościół, który był rozbierany w 1951 roku, a przed wojną właśnie Niemcy jak wychodzili z kościoła, to szli do Borcharta, to jest ten duży dom na rynku taki, co GS-y mają sklep. Aha, rozumiem, w 1910 roku. Tak, to był Borchart i wie pan co? Chyba rok temu szłam sobie tak przez rynek i patrzę, stoi taki ładny samochód na rejestracjach niemieckich i wyszedł z niego pan,
I tak sobie pomyślałam, potem jak już, jak zobaczyłem, co on robi, nie? Więc miał aparat i tak szedł i ten swój dom fotografował. I no myślę to sobie, że to są właśnie dzieci, z którymi ja się bawiłam, jak oni na przyjeżdżali. Ale nie zatrzymała go pani? Nie, wie pan co? Mówiłam perfekt po niemiecku jako dziecko, a potem się zapomniało się to. Tak. Ale w gimnazjum jeszcze nas też uczyli po łacinie paternoster. Jak ksiądz przychodzi na kolędę, to ja mu wychwałaś. No to jest się czym chwalić, nie? Tak. Dzisiaj łaciński, albo to, to jest naprawdę rzadkość. Ale to powoli zaczynamy wracać, bo już teraz są i napisy i właśnie ksiądz mówił, że trochę będą zahaczać o łacinę. No i bardzo dobrze, bo to jest piękny jednak język. Tak. Niech pani powie, czy pamięta pani jakieś uroczystości ważne w Marginie, które się wydarzyły za pani życia tutaj? No, tak. Po wojnie, czy tam przed wojną, jak pani uważa? No tak, było 40-lecie... No, praw miejskich? Nie. 400-lecie, nie 40-lecie, tylko 400-lecie. Jasne. Margonina, tak, to były takie dobre te. To były 60 lata gdzieś. 60, tak. A kościół ewangelicki dokładnie rozbierali, tak mi się to skojarzyło, wtedy byłam młodą mężatką i byłam w ciąży i patrzyłam sobie przez okno i taki garbaty mały, wciągali go na linkach, przecież nie było tych, tak, co teraz jest, tak, i na taki deskę miał, tu miał taką skrzynkę i wciągali go na górę aż do wieży, bo chodziło o te łupki. Ta wieża była pokryta tak jak łuski ryby, takimi okrągłymi jakimiś, i on je wyjmował, kładł do tej skrzyni, jak miał pełno, to pociągał, ściągali go na dół. A jeszcze dość charakterystyczne to było, wtedy czytałam dzwonnika z Notre Dame. I był podobny. I on mi się skojarzył, garbaty, skaczący po tych dechach, nie? I inaczej nie mówiłam na niego, jak Quasimodo. Oni mi się wszyscy pytali, coś ty wymyśliła za nazwę, a skąd wyszedł? No bo to jest Quasimodo, co mam będę tłumaczyć? Także... że komuś właśnie bardzo zależało, to był jakiś cenny materiał ten właśnie. No i potem te cegły też, no teraz przecież się okazało, że jak postawili ten pomnik w tym jednym miejscu, to się zaczął zapadać. Bo pewnie gdzieś piwnice. Piwnice nie są zasypane. A, widzi pan to. Oni wszystko wywieźli. Wszystkie A gdzie to wszystko poszło? Tyle co ja sobie przypominam, to mnie się wydaje, że mówili, że to ktoś z Bydgoszczy kupował tą cegłę. Atrapa tego kościoła jest, tak, bo teraz byłem właśnie w Domu Kultury, i widziałem bardzo ładną tą atrapę. Tak. Szkoda, że kościoła nie ma. To, nie? To był taki typowy gotyk. No i ja na przykład właśnie z tą panią Teresą Pierowiak, nie? To jak było wesele, byliśmy takie dziewczynki, nie? I ciekawe, szłyśmy pod ten kościół, jak ta młoda para, ale do środka nie wchodziłyśmy nigdy. I ja się bałam tego kościoła. Tam były takie brązowe balkony, ten kościół był taki ciemnawy. Ja mam jeszcze jedno zdjęcie, tak? Właśnie z wewnątrz tego kościoła. Tak, okna były, no, witraże takie kolorowe, ale dość ciemne, więc ten kościół, no, takie, gdzie 8-9-letnie dziewczyny to robią, takie przygnębiające wrażenie. No, dosyć duża ta budowla była w porównaniu do tych wszystkich dzisiejszych, wielka ta wieża, nie? Bardzo ładna. No jest tak kościół. Troszeczkę, wie pan, Szamocin ma podobny kościół. Budzin też ma. Mają te wieżyczki, nie? Jeszcze panu powiem, że na przykład jak
gdziekolwiek jadę, tutaj na terenie, no bo jak jeżdżę do Kępna, to jest daleko, to przez wiele miejscowości, to właśnie trafiają się te takie niemieckie właśnie szkoły i kościoły. Mhm. Właśnie w gotyku, a te szkoły wszędzie są takie same. Jak jechaliśmy z mężem, to mówiłam, no zobacz, nasza szkoła znowu tu stoi, oni ją tak przeniosły. A propos męża, mąż był nauczycielem, tak? Mąż był nauczycielem. Uczył tak w Margoninie? Tak. Czego? 27 lat. Mąż był biologiem. Biologiem. A spotykam teraz takiego pana, idę z cmentarza, wychodzi z gospody. Jest równo zawijany, ledwo z tych schodków. I tak podchodzi do mnie i tak, mój pani, ale ten pani mąż to nas wszystkiego nauczył. No, widzi pani. A ja tak patrzę na niego i mówię, no ale tego, w jakim stanie pan dzisiaj jest, tego pana nie uczy. Tego nie uczy. A wie pan co? Taki był zapity, a taką mądrą odpowiedź mi dał. Potem tak patrzy na mnie i mówi tak, pani, to przyszło dużo później i samo. No, nie mądra odpowiedź. Bardzo mądra odpowiedź. Nikt może go, nawet przybliżyć nauczycieli. Uczy, tak. Właśnie, tak. Gdzie jest pan właśnie też, Zbigniew Sosiński. Później tak pani pokaże to zdjęcie. Dobrze. A niech mi pani powie, jest pani też uczestniczy pani w uniwersytecie, tak? Trzeciego nie, wieku. Nie, nie. Nie uczestniczę ze względu na to, że no, muszę powiedzieć, że ja mam obydwie protezy nogi, nie? I wieczorami nie wychodzę. Mm-hmm. Bo a tam są zajęcia, tak? Tam jakieś są przeważnie wieczorowe zajęcia, mm-hmm, i teraz było otwarcie. Tak, tak, tak. Nowego, no, no, teraz no, było właśnie i tu były koleżanki i potem stamtąd mm-hmm przyszły. No i na przykład dzisiaj z panią Maternowską rozmawiałam i mówi, no i co, jednak się nie zdecydujesz? Nie, bo się boję, że się przewrócę. Mm-hmm. No a już w tym wieku mi na pewno nie tak będą robili następnej protezy. Nie? No takie mam czasy dzisiaj takie są. Czasy, tak. Szpitale zadłużone, pieniędzy na nic nie ma, mm-hmm, a nas emerytów traktuje się per noga, jak ja zawsze. Dlatego mówię dobrze, że są te związki jeszcze tych tak, emerytów, nie? Tak, gdzieś tak zawsze można jeszcze walczyć, można o coś, się, nie? Tak. No, jeśli chodzi na przykład o ten okres, co ja byłam, to dużo jeździłam z nimi i nad morze, i, mhm, i do Częstochowy, i pod Warszawą byliśmy, i do no mówię, no, dużo. To, a, żadnej operetki w Poznaniu nie opuściłam, poza operami, które musiałam opuścić, bo raz je wzięłam na operę.